Kasia, witajcie w kolejnym odcinku o piruetach. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić piruet pojedynczy, podwójny, potrójny, poczwórny i jeszcze więcej. Jeżeli nie widzieliście filmika z poprzedniego tygodnia, to koniecznie go obejrzyjcie i wykonajcie najpierw tamte ćwiczenia, zanim przystąpicie do tych. Pojedynczy piruet powinien wyglądać tak. Przypominam, że postawa do piruetu jazzowego jest tutaj, czyli zamknięta noga. Ręce albo w pierwszej pozycji klasycznej, albo w pierwszej jazzowej. Ja wolę pierwszą klasyczną, więc będę ją robić. Długa szyja, ramiona w dół, napięty brzuch, napięte pośladki, napięta noga i wysokie releve. Bardzo dużo rzeczy, o których trzeba myśleć. Przygotowujemy się do piruetu, tak jak wytłumaczyłam w poprzednim filmiku. I teraz, co trzeba zrobić najpierw? Trzeba się odbić i jednocześnie zacząć przekręcać. Ale pamiętajcie, że na piruet trzeba wskoczyć, a nie go tak wykręcać, jakbyście po śrubie jechali do góry. Czyli popatrzcie na moją nogę. Na piruet wskakujemy. Oczywiście nie dosłownie, nie chodzi o to, żebyście tu podskoczyli, bo to nie o to chodzi, ale żebyście się mocno do niego wybili i od razu weszli na maksymalne releve. Nie można robić tak, że wy dopiero w trakcie obrotu powoli zaczynacie tą nogę podnosić, bo wtedy wam nie wyjdzie. To ma być releve od razu. I noga ma być zawsze zamknięta. Nie otwieramy jej, przynajmniej nie w piruecie jazzowym. A teraz ręce. Otwieramy najpierw jedną rękę i przy tym się przekręcacie, a dopiero kiedy ją otworzycie, łączycie do pierwszej pozycji. Czyli nie robicie jednej ręki, tylko nie dołączacie tylko jednej, o tak. Tylko najpierw musicie otworzyć i później zamknąć, bo jeżeli zamkniecie tą rękę od razu, to Wam wyjdzie coś takiego. O, i będziecie tacy przekrzywieni się kręcić, a nie o to nam chodzi. Więc przygotowujemy się i teraz otwieramy rękę i wybijamy się, dokręcamy i kończymy. Dobrze jest najpierw popróbować sobie zrobić ćwierć obrotu, pół obrotu i 3/4 obrotu. Wygląda to tak, że przygotowujecie się do piruetu i zaczynacie od jednej ćwiartki, czyli 90 stopni, mam się obrócić tylko do tamtej ściany i ustać jak najdłużej na releve. Czyli wystarczy Wam siła w nodze, nie musicie mocno zamachać się rękami. Popatrzcie. I trzymam i spadam. Znowu możecie zacząć z tej strony i teraz tutaj. Hop. I spadam. I to samo w tamtą stronę. Hop. I spadam. I z powrotem do Was. Hop. I spadam. Po takiej serii możecie zrobić pół piruetu, czyli najpierw do tyłu i z powrotem do przodu. Hop. I hop. Jak to zrobiliście? Zróbcie 3/4. Już wtedy nie jest tak łatwo się zatrzymać, ale spróbujcie. A jak Wam to wyszło, zróbcie pełny piruet. Jeżeli chodzi o zakończenie piruetu, musicie pamiętać o tym, że piruet kończymy tak naprawdę tutaj, a później jest tylko delikatne zejście. To nie ma być takie coś, że hop, skończyłam, tylko zakończenie piruetu jest jeszcze tutaj. Dlatego jeżeli na końcu bardzo się gibacie, to nie próbujcie jeszcze robić dwóch czy trzech piruetów. Dopiero kiedy jesteście w stanie tak mniej więcej skończyć w ten sposób, to zacznijcie robić więcej. Popatrzcie, pokażę Wam, jak to wygląda. Robimy jeden i dopiero spadamy. Widzicie, było takie lekkie zatrzymanie na końcu. Strasznie trudno jest po prostu się zatrzymać i stać, i stać, i stać, bo to jest naprawdę sztuka. Oczywiście niektórzy to potrafią, ale nie musicie idealnie stać przez 10 minut na releve. Wystarczy, że jesteście w stanie się dokręcić, a nie gdzieś tutaj lądować. A teraz zrobimy piruet klasyczny. Piruet klasyczny zaczynamy w czwartej pozycji, z lekkiego plie. Zawsze ciężar ciała przeniesiony do przodu. Ręce zaczynają w ten sposób, jedna prosta z przodu, druga prosta z boku. I teraz będziemy naszą nogę tylną podnosić do passe otwartego, czyli ono będzie o tutaj. I pamiętajcie, żeby nie opierać nogi na kolanie, tego nie chcemy. Broń Boże, cała nie może być przyklejona, tylko palce delikatnie dotykają Waszego kolana. Ręce są z przodu w pierwszej pozycji baletowej, mniej więcej na tej wysokości, tak środek między pępkiem a Waszym końcem mostka, tutaj. I teraz musicie wejść na releve i przy tym
się zakręcić. Więc stajemy, teraz otworzymy rękę, zrobimy piruet i skończymy w tej samej pozycji, w której zaczęliśmy. Jeżeli potraficie już zrobić jeden piruet tak solidnie, ładnie, pięknie, możecie próbować robić więcej. W tym celu musicie wziąć większy rozmach, czyli odrobinkę możecie zrobić większe plie, możecie się lekko skręcić ciałem, ale musicie bardzo uważać, bo takie skręcenie ciała może powodować, że później trudniej Wam będzie złapać równowagę. I zawsze zanim zaczniecie piruet, załóżcie sobie, ile zrobicie. To nie jest tak, a machnę tymi rękami, zobaczę, ile mi wyjdzie. Nie, Wy od razu musicie wiedzieć, robię jeden, robię dwa, czy robię trzy, czy robię więcej. Konkretna liczba musi być od razu i wtedy dopiero się odbijacie, więc teraz zrobię dwa. I schodzę. Teraz zrobię trzy. I schodzę. Teraz spróbuję zrobić cztery. No, już ostatni był taki niedokręcony, trochę oszukany, ale widzicie, na czym to polega. To samo możecie robić w klasycznych. Zrobię dwa. Jeżeli spadacie, nie przejmujcie się, to jest na początku normalne. Nawet jak już się nauczycie piruetów, to często jest tak, że zrobiliście trzy, później w życiu Wam te trzy już nie wyjdzie z powrotem i ćwiczycie, 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 aż w końcu znowu Wam wyjdzie trzy, znowu nie wyjdzie, znowu wyjdzie. I trzeba naprawdę sporo pracy, zanim te trzy będą Wam wychodzić zawsze. Jeżeli Wam coś nie wychodzi, proponuję nagrać się kamerą w zwolnionym tempie i zobaczyć, czy Wasze barki są równo, czy może jeden jest podniesiony, czy macie tutaj równiutki prostokąt, czy może jest jakiś skrzywiony, czy macie wciągnięty brzuch, czy macie przyklejoną całą stopę z boku, bo może ktoś odrywa piętę i to już jest źle, czy może macie Wasze relewę na małym palcu, czy może macie nienapięte pośladki, nienapięte nogi, za nisko relewę, może głowa Wam nie pracuje, może ręce macie jakieś o tutaj. No i przede wszystkim często róbcie ćwiczenie, w którym po prostu wchodzicie na relewę i trzymacie jak najdłużej, bo to bardzo pomaga przy Waszym pionie. Więc to już wszystko na dzisiaj i do zobaczenia w następnym filmiku z serii o piruetach. Pa!